teraz już chyba możemy zdradzić tajemnicę, że nie było to wcale takie oczywiste, że ty w ogóle w tym meczu zagrasz. Nie, dla mnie było oczywiste. Nie wyobrażałem sobie, że obejrzę mecz w telewizji. Bardzo źle się czułem 2 dni temu. A dzisiaj, wczoraj już trochę byłem osłabiony, ale dla mnie to jest piękne uczucie. Jak jesteś trochę w gorszym stanie, ale wychodzisz, dajesz z siebie maksa. Niekoniecznie grasz rewelacyjnie, bo nie uważam, żebym grał rewelacyjnie, ale próbujesz pomagać drużynie, a jak drużyna się wygrywa z tak grającymi skrzydłami jak dzisiaj, to z Konarem, który robił nam różnicę naprawdę na trudnych piłkach. Piękny mecz, piękne uczucie, tylko pod kroplówkę i odpoczywać, żeby w poniedziałek być gotowy. Takie mieliśmy odczucie, że jak oni wchodzą na swój bardzo wysoki poziom, to ciężko z nimi grać, ale dają szansę i my też szansę dzisiaj po prostu cierpliwie czekaliśmy i wykorzystaliśmy, więc mamy dużo jakości. Musimy utrzymać piłkę w przyjęciu, niekoniecznie musimy ją bardzo dobrze przyjmować, ale musimy ją utrzymać parabolą w okolicy 3 metra i z naszymi skrzydłami możemy grać z każdym, więc tak to dzisiaj wyglądało. Bardzo chcieliśmy wygrać, mieliśmy dobrą energię, napędzaliśmy się tą energią i myślę, że dzięki temu wygraliśmy. Wcale ten mecz jeszcze nic nie pokazał, więc pierwszy mecz, ciężki teren, mamy kupę roboty jeszcze, więc poczekajmy, zaraz gramy z bardzo dobrą Zaksą, która nie przegrała meczu w lidze. Potem mamy serię bardzo ciężkich meczów, więc będziemy to podsumowywać dopiero po rundzie. A ja byłbym najbardziej skory do tego, żebyśmy naprawdę zagrali teraz ciężkie mecze, zobaczyli trochę te nasze słabe strony i jak najlepiej się przygotowywali do końca sezonu, a nie byli teraz królami pierwszej rundy i tak dalej. To nie jest ważne. Pierwsza runda nie jest ważna. Oczywiście musimy ciężko trenować, budować atmosferę, budować rytm, budować naszą organizację gry, ale najważniejszy jest koniec sezonu, a nie początek.